Anna Czcińska, dzień dobry, witam Państwa. Gościem programu jest Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Dzień dobry, panie wojewodo, witam pana. Dzień dobry, witam panią redaktor. Witam państwa. Pierwsze przypadki zakażenia w regionie są. Jak czują się osoby, które przebywają w szpitalach? To 8 pozytywnych przypadków. Ja wczoraj informowałem o 7. W ciągu dnia doszła 8 osoba. 6 osób jest hospitalizowanych, natomiast 2 osoby przebywają w miejscu swojego zamieszkania. Co ważne, wszystkie osoby, które mają pozytywny wynik, były wcześniej objęte kwarantanną, były pod nadzorem, opieką sanepidu, więc mamy dobre, czy tutaj ten przepływ informacji jest bardzo dobry. Wszystkie osoby czują się dobrze. Te osoby z kwarantanny domowej, z którymi się jest utrzymywany stały kontakt, nie mają żadnej gorączki, nie mają żadnych objawów. Jeżeli chodzi o osoby hospitalizowane, szczególnie te decyzje zostały podjęte z uwagi na osoby starsze i osoby z nimi towarzyszące, też czują się dobrze, nie ma żadnych na razie żadnego zagrożenia dla tych osób, ale oczywiście są pod stałą obserwacją. Ale wiele innych osób zgłasza się do szpitali, wiele innych osób chciałoby mieć zrobione testy, mają też podejrzenia, że być może zachorowały. Jak ta sytuacja wpływa na funkcjonowanie szpitali? Czy tutaj musimy do tego podchodzić racjonalnie i o to racjonalne podejście do tego jakby problemu proszę. Więc przede wszystkim tym pierwszym kontaktem jest sanepid. I mimo tego, że jest to zadanie dla tej jednostki bardzo trudne, no to jest ten kierunek i to jest ten jakby odbiorca, który wie, co powiedzieć danej osobie, jak ta osoba ma się zachować. No unikamy to, co wszędzie jest mówione, kontaktu z POZ-ami, zresztą większość POZ-ów już pracuje telefonicznie. Unikamy koniecznego przyjścia na ten SOR, ale jeżeli rzeczywiście są takie objawy, no to czy stan zdrowia się pogarsza, no to oczywiście są wytypowane szpitale w województwie kujawsko-pomorskim, które takie osoby przyjmą. Jest w tej chwili przeprowadzana tak zwany triaż. Są stawiane namioty przed szpitalami i tam jest pewna selekcja dla bezpieczeństwa personelu szpitala i dobrej organizacji. Prowadzona jest właściwa selekcja osób, które mają pewne podejrzenia i już są kierowane i kanalizowane w jedno miejsce. I są to osoby, które nie mają żadnych objawów, więc mogą być kierowane w system tradycyjny leczenia. Sytuacja jest wyjątkowa, trudna, na bardzo dużą skalę. Mówimy o pandemii, czyli czegoś, co we współczesnym świecie nie miało miejsca, więc też musimy się dostosować do tych warunków. Na razie nad sytuacją panujemy. Służba zdrowia jest tutaj wydolna, ale też, szanowni państwo, spodziewamy się znacznego zwiększenia ilości pozytywnych wyników, co na pewno będzie miało wpływ na zmieniającą się szybko sytuację. No najważniejsze jest chorobę zdiagnozować. Czy laboratoria w regionie pracują już pełną parą? Laboratoria w regionie w Bydgoszczy pracują, kolejne otwieramy. Też, szanowni państwo, chcę przeciąć pewne spekulacje, fake newsy. Badanie musi odbywać się w pewnym reżimie, żeby stwierdzić, czy jest koronawirus, czy nie. To badanie trwa od 6 do 8 godzin. Sam proces od wejścia laboranta do dalekiego laboratorium, weryfikację tej próbki i wyjście. To jest naprawdę długi czas i to też nie każde laboratorium posiadało i było na to w Polsce przygotowane. W tej chwili na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, to też może bardzo ważna informacja, do piątku ostatniego sprzed kilku dni były pobierane tylko i wyłącznie próbki od osób, które znajdowały się w szpitalach, które miały pewne podejrzenia. Wszystkie te próbki do piątku były negatywne. Dopiero sobota, niedziela, to jest zmiana tutaj działania polegająca na tym, że 5 karetek, 5 zespołów, najpierw 3, teraz 5, jeździ po województwie kujawsko-pomorskim i pobiera próby, wymazy z miejsc objętych kwarantanną przez sanepid. Teraz mamy takich 1000 osób w tej kwarantannie. Te próby są systematycznie pobierane i te próby docierały do laboratoriów do niedzieli. Był to Gdańsk, Olsztyn, Warszawa i Poznań. Ten
czas oczekiwania na tą próbkę rzeczywiście nie był satysfakcjonujący. My całą siłą i energią przygotowywaliśmy laboratoria na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i takie laboratorium już działa od poniedziałku w sanepidzie, działa w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy oraz jest możliwość badania w komercyjnym laboratorium, gdzie też bardzo mocno korzystaliśmy i będziemy korzystać, żeby wszystkie próby skrócić ten czas oczekiwania na ten wynik do absolutnego minimum, czyli do przywiezienia próbki na miejsce tutaj powiedzmy z odległego miejsca nawet i godzinę w województwie kujawsko-pomorskim, badanie. Oczywiście to nie jest tak, że każda próbka, szanowni państwo, jest badana osobno, tylko jest pewien zestaw, się wchodzi do pewnego procesu tego laboratorium, też trzeba to zrozumieć. Więc w tej chwili wydolność województwa kujawsko-pomorskiego, jeżeli chodzi o badanie próbek, jest. Dodatkowo jeszcze planujemy, czy tutaj dyrekcja szpitala w Grudziądzu, tego jednego z tych szpitali jednoimiennych, planuje lada dzień, mówię o czwartku, piątku, że też tam będzie możliwość badania do 200 nawet próbek na dobę, więc tutaj, jeżeli chodzi o nasze potrzeby i możliwości, no zrobiliśmy, co mogliśmy przez to ostatnie. No panie wojewodo, mówi pan, już działa, wszystko już działa. Nie mogło działać wcześniej? Szanowni państwo, no to nie jest tak, że te laboratoria na koronawirusa były przygotowane. Jest to nowa choroba, która funkcjonuje od grudnia, więc no, to nie jest tak, że każde laboratorium może nagle badać, bo to są specjalne komory, przez które musi przejść laborant. Jest to istotne i ważne. Ten cały sprzęt, analizery, testery, to nie jest tak, że to jest dostępne od ręki. Nie mieliśmy takiego laboratorium, mieliśmy wyspecjalizowane laboratoria w innych dziedzinach. Musieliśmy tutaj szybko je kompletować. Między innymi w szpitalu zakaźnym jest wykorzystanie sprzętu z laboratorium, na przykład weterynarii. Niektóre elementy mogą być wykorzystane, więc to tak to, szanowni państwo, funkcjonuje. No w tej chwili mamy te laboratoria. Zrobiliśmy wszystko, żeby je uruchomić jak najszybciej. Mamy je dostępne, w tej chwili działamy. No są laboratoria, jest też zmiana na stanowisku wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Dlaczego? Szanowni państwo, no, pracodawcą dla inspektora sanitarnego jest główny inspektor sanitarny. Jest to decyzja pana inspektora Pinkasa, pana ministra Pinkasa. Oczywiście nie będę ukrywał, że konsultowana ze mną. Szanowni państwo, no, w czasie kryzysów trzeba również podejmować trudne decyzje dla dobra naszych mieszkańców. Nie chciałbym tego inaczej komentować. Ale czego oczekuje pan w takim razie od nowego inspektora? Od nowego inspektora oczekuję bardzo dobrej współpracy, pełnego zaangażowania i to pełne zaangażowanie i pełną współpracę mam. Jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem, najważniejsze decyzje podejmuje rząd, a tak naprawdę leczenie odbywa się w lecznicach, w szpitalach samorządowych. Jak wygląda współpraca na tej linii? To znaczy, może ja tutaj opowiem, jak wygląda w ogóle leczenie koronawirusa, jaki jest plan na województwo kujawsko-pomorskie, bo ja wielokrotnie mówiłem na konferencjach prasowych, ale ja jeszcze raz chciałbym to powtórzyć. W tej chwili przygotowane są cztery szpitale w tak zwanej podwyższonej gotowości. Jest to szpital zakaźny w Bydgoszczy, szpital pulmonologiczny, który ma możliwość i jest przygotowany na leczenie tych trudnych i ciężkich przypadków. Mamy szpital zespolony w Toruniu, który również się przygotowywał przez kilkanaście dni. Jest tam wprowadzony odpowiedni triaż, też są miejsca intensywnej terapii, są respiratory. Następnie mamy nowy szpital w Świeciu, który miał też wcześniej oddział zakaźny. Tak samo jest dobrze przygotowany do pełnienia swojej funkcji. I teraz decyzją ministra zdrowia został wytypowany w województwie kujawsko-pomorskim szpital jednoimienny. Jest to szpital w Grudziądzu. Jest to propozycja ministra zdrowia konsultowana z konsultantami wojewódzkimi na terenie naszego województwa, dyrektorami szpitali. Wybraliśmy najbardziej optymalne rozwiązanie. Te szpitale, które wymieniłem wcześniej, te cztery, one były zakaźnymi typowo, więc no, tam leczenie osoby na przykład z udarem, z zawałem, kobiety w ciąży, która musi urodzić dziecko, nie było możliwe. Tak? Nie ma tam porodówek. Taki szpital jednoimienny musiał powstać. Panie wojewodo, mówi pan o planach, które już zrealizowano. Minister Szumowski mówi dzisiaj, być może będzie plan rozszerzenia sieci szpitali o kolejne, czyli trzeba już kolejne przygotowywać, czy nie?
Szanowni Państwo, to co ja powiedziałem z tym systemem, który zbudowaliśmy w województwie kujawsko-pomorskim, jest na ten czas i na plan zwiększenia ilości chorych jest wystarczający i każde województwo charakteryzuje się swoją specyfiką. My tu przepracowaliśmy te kilkanaście ostatnich dni, a to nie było proste zadanie, bo cały czas mamy, Szanowni Państwo, chorych i musimy o tych chorych w tych szpitalach dbać. Wykonaliśmy pracę optymalną. Mam nadzieję, że ta ilość zachorowań prognozowana się ustabilizuje na mniejszych, w niższych progach, no bo jeżeli pan minister mówi, że to jest 1,5 tysiąca na koniec tego tygodnia, w tej chwili mamy z tego co rozumiem około 250, no to rzeczywiście, ta sytuacja będzie coraz trudniejsza. Więc no naszym zadaniem, no może tak, bo nie odpowiedziałem pani redaktor na to pytanie, jeszcze wracając do samorządów. Jestem w stałym kontakcie z wszystkimi samorządowcami. Z województwa kujawsko-pomorskiego odbywamy systematyczne wideokonferencje, odpowiadamy sobie na wszystkie pytania w miarę możliwości, staramy się postępować tak samo w całym województwie, żeby nie było odchyleń między gminą a gminą. I o co samorządowcy pytają? Rozmawiał pan też dzisiaj z samorządowcami. Pytają przede wszystkim, o co pytają? O sprzęt, bo takie apele w szpitalach też się pojawiają, że brakuje sprzętu, że należy ten sprzęt przynosić. Pani redaktor, tutaj przede wszystkim oczywiście mówimy o dwóch samorządowcach, jeżeli chodzi o sieć szpitali, czyli mówimy o marszałku województwa, zarządzie województwa oraz prezydencie Grudziądza. No tutaj ta współpraca jest naturalna, bo to są kluczowe samorządy, jeżeli chodzi o ten podstawowy system. Jeżeli chodzi o dostawy tych materiałów bezpośredniego użycia przez szpitale, no nie będziemy ukrywać, Szanowni Państwo, że to jest trudny temat i cały świat ma z tym problem. I wszystkie umowy, które miały do tej pory szpitale, one praktycznie nie obowiązują i te umowy, a zapasy były na kilka tygodni, to jest dobry jeszcze tutaj objaw, ale tak naprawdę i na kilkanaście dni, i na kilka dni. Więc my w tym momencie posiadamy z rezerw materiałowych niezbędny materiał i dostarczamy jako kroplówka, żeby utrzymać ciągłość tych szpitali, więc no, to w miarę na razie funkcjonuje. Są trudności, jak pewnie Państwo słyszeli, ale ja tutaj już swój komentarz złożyłem. My nie zostawimy szpitala zakaźnego bez podstawowych środków. No właśnie. A panie wojewodo, a 1000 maseczek, 1000 fartuchów, 1000 kombinezonów. Minister Szumowski zapowiadał, że każdy szpital zakaźny to dostanie. Tak, oczywiście. Znaczy, przede wszystkim pan minister Szumowski powiedział, że szpital jednoimienny, który jest włączony do tego systemu, bo szpitale zakaźne już tam są, ale będziemy systematycznie przekazywali ten sprzęt do tych szpitali. Też proszę zwrócić uwagę na to i trzeba sobie też mieć tą świadomość, że 60% produkcji tego typu materiałów znajdowało się w Chinach. W momencie, kiedy mamy zamknięte granice, kiedy każdy dba kraj o swój interes, każdy kraj chce zrobić swoje zapasy lub powiem tak, ta lawina osób zakażonych na terenie Niemiec, czy Hiszpanii, czy Wielkiej Brytanii za chwilę będzie nam też ogromnym problemem i musimy się coraz bardziej radzić na terenie naszego kraju i Polski, więc tutaj wiele firm w tym momencie wychodzi ze swoją inicjatywą, przestawia swoją linię produkcyjną, dostosowuje swoją linię produkcyjną do tych potrzeb, więc mamy kilka takich ofert, przekazujemy je do Ministerstwa Zdrowia, również będziemy kontaktowali się, czy będziemy rozliczali się z tymi firmami i uzupełniali swoje braki. No, to wszystko trwa. To nie jest kwestia, że to w godzinę się uruchomi. To wymaga pewnego procesu. Nie chcę wymieniać z nazwy i imienia tych firm, bo to nie jest czas i miejsce, ale takie przy pomocy i przy współpracy z samorządowcami takie rozmowy się toczyły jeszcze w tamtym tygodniu i czekamy na już pierwsze dostawy. Panie wojewodo, walka na wielu frontach. Co jest priorytetem? No w tej chwili, Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy jedno ważne, bardzo duże zadanie. To jest zadanie osób, które przyjeżdżają do nas z zagranicy, które przekraczają naszą granicę, naszych rodaków, naszych Polaków. Każda osoba, która przekroczy tą granicę, jest identyfikowana przez Straż Graniczną. Straż Graniczna wpisuje to do systemu, ten system przekazuje te dane do policji. Policja zasysa te dane i przekazuje do sanepidu. Każda z tych osób bez decyzji administracyjnej jest objęta kwarantanną i w tej kwarantannie musi pozostać. Jest to kwarantanna, z większości będą to kwarantanny domowe, ale w wielu przypadkach również to będą kwarantanny zbiorowe, które zostały przez ostatnie kilkanaście dni przez nas przygotowywane. Mamy 7 tysięcy miejsc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wstępnie z możliwością poszerzenia są te takie miejsca dosyć szybko,
szybkiego reagowania. Tutaj bardzo dziękuję wszystkim sztabom kryzysowym, powiatowym i gminnym, bo to jest ich bardzo ważne zadanie, ta współpraca z sanepidem, pozyskiwanie tych informacji, gdzie przepływ tych informacji, gdzie trzeba reagować i współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy układa się bardzo dobrze. No co niektórych musimy bardziej przekonywać do pewnych rozwiązań, ale generalnie ta współpraca wszyscy w te działania, wszyscy w tę walkę musimy się włączyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wojewodo za rozmowę. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz był gościem programu. Dziękujemy za uwagę.